Taka mała przestroga dla was. Słuchajcie, niektóre dziewczyny tutaj to chłopaki, także uważajcie. Indie Ameryki Południowej, moi drodzy. Elo, Barranquilla, Kolumbia. Siemano, 4:26. Krótka noc, opuszczamy Medellin. Kurczę, aż normalnie z przykrością. Witam serdecznie. Jedziemy na lotnisko. Jesteśmy już na lotnisku i właśnie teraz się ogarnąłem, że zapomniałem moją kubkę od yerba mate, mojej słomki, że tak powiem, całej paczki yerby, którą kupiłem dosłownie, nie wiem, 3 dni temu i wypiłem 3 szklanki. Jest mi smutno, bo po pierwsze to był zajebisty prezent z Paragwaju, który sobie sprawiłem tam będąc, a drugie to tutaj nigdzie nie kupimy kubka, więc trochę jestem w dupie. No nie ma tragedii, wiadomo, to jest tylko i wyłącznie ktoś powiedziała kubek, ale postaram się jeszcze tu wrócić do Medellin i go zgarnąć. A my już idziemy, jestem zespany zajebiście. Jestem już na bramce. Piotrek poszedł do tej salki VIP, bo ma wejściówki, ja miałem kupić. Tutaj mogę wziąć taki mały bagaż. Oczywiście mu się to pewnie nie zmieści, ale sobie z ciekawości sprawdzę. 40 cm. Co ty, nie ma szans. To z czystej ciekawości, jakby już pytał o ten mój bagaż, który mam z Decathlona. No to jeszcze musimy sobie tam wejść. Hello, baza, nic po nią. Kurczę, gdzieś mi się to wyświetniało. Kurczę, co tu się dzieje? Tego teraz nie zobaczycie. Nie da rady, ale robi się timelapse. Co się dzieje na niebie? Po prostu to jest pełna rewelacja. A gdzie tam na drugą stronę? Patrzcie na to. Do bazy były widoczki. To kurczę robi robotę. Czekamy. A tutaj. A tu idzie as. Chciałem mówić, że na niego czekam, a idzie. Co tam? Patrzcie, jaki kochany, dziękuję, zobaczcie, wziął mi kanapki, ale gość kochany, dzięki morda. Słuchajcie, to znali Piotrka. Kazali mu chyba sprawdzić bagaż, czy się mieści. Mnie wpuścili normalnie, mamy prawie identyczne, ale mój jest ciut niższy, więc może to się przyczepili. Ale nie ma go tam ze mną. Ale będą awarie, trzeba będzie dopłacać też jakieś pieniądze. Słuchajcie, czekałem na Piotrka, w sensie przede mną wchodziłem ja, jakaś pani i Piotrek. Byliśmy chyba w dwóch różnych, u dwóch innych osób i mi powiedzieli, dzień dobry, zapraszam. I normalnie mogłem wziąć mój plecak, który jest tam. I ja wchodzę, patrzę, gdzieś cofnęli Piotra. Czekałem minutę, dwie, pięć i czekałem na niego, bo nie widziałem, co jest grane. I cieć mi kazał, mówi do mnie, że mam się zawijać stąd, że mam iść do samolotu. I Piotrek mi napisał, że go skasowali 200 zł za bagaż. A lot kosztował 200 zł, także jest chora akcja. Mam nadzieję, że on zdąży, że go wpuszczą. Więc także dzisiaj zaczyna się dzień z awariami. Poczekamy chwilę, aby tylko lot wróci. Z Piotrka nie poleci. Jeszcze mam parę minut chyba. Latanie tanimi liniami ma to do siebie, że czasami mogą się przyczepić. Do mnie się przyczepili ostatni raz, tak chyba w Wizzerze, jak leciałem do Portugalii z Krystianem po zrówki mordzia. Ale nie zapłaciłem, bo faktycznie mój plecak się zmieścił, ale próbowali mnie skroić też 50 euro. Piotrka dalej nie widać. Teraz mam nadzieję, że wejdzie. I z tego co pamiętam, to dopłata, jeżeli chcielibyśmy wziąć plecak, kosztowało 60 zł. Przy odprawie online wczoraj, ale stwierdziliśmy, że wejdziemy, bo ani ja nie miałem wcześniej problemów latając z takim małym, ani Piotrek. I teraz pierwszy raz po prostu się przyczepili. A uwierzcie mi, jego plecak nie jest duży i też się mieści w tych 10 kilo. On gdzieś tam po prostu wystawał parę centymetrów wyżej. Ponad to, bo powinien się teoretycznie zmieścić tutaj, a nie tam. Ale ogólnie miejsca jest, zobaczcie. Wchodzi. W złym humorze.
same góry praktycznie. Tu wariant manewruje nad nimi. Nie, wylądowaliśmy w miejscowości Barankija. No cała, nie wiem, godzina 50, nie wiem, chyba 8-9 minut. Jesteśmy w miejscowości Barankija. Bilet ten kosztował chyba, nie wiem, 4 razy mniej jak do Kartageny. Mamy 3 godziny drogi stąd mniej więcej autobusem. Tak czy jak nie moglibyśmy się zameldować, więc będziemy jechać sobie autobusikiem. Idziemy już zapakowani. Jeden plecak, drugi plecak, trzeci plecak. Bardzo pomaga, szczerze mi się. To jest ten autobusem. Dobry bagaż. Folia tylko rozbijana. Indie Ameryki Południowej, moi drodzy. Elo, Barranquilla, Kolumbia. Terminal Barranquilla. Zanim sobie pani robi z panem zdjęcia z policji. Jedziemy. Szukamy autobusu do Kartageny. Powinni jeździć dość często, regularnie. Ogólnie widać, jest taki wyczuwalny chaos. Ale to fajnie, bo trochę brakowało. Dziewczyny też będą ładne. Pamiętajcie, Kolumbia póki co chyba na czele z Brazylią. Słuchajcie, o to chodziło. Wchodzimy na dworzec i nie ma tak, że wiecie, idzie do kasy, kupujecie bilet. Wchodzicie, dokąd idziecie? Do Kartageny? No to dawaj z nami. Cyk, siedzimy sobie, mamy w ogóle taką kanapę z tyłu. Łóżko, można powiedzieć. To jest toaleta. A tam z przodu leci Keanu Reeves w scenie miłosnej. Dobrze to powiedziałeś. A z klimy kapie woda, o to dochodziło. Codziennie z jakimś zadupił. Kłócili się, z kim mamy jechać. Tutaj nas motorami oferowali, tutaj czymś. Wysadzili nas kilkanaście kilometrów przed centrum, bo okazało się, że nie jedzie tam autobus, gdzie trzeba. Tutaj po prostu on sobie wjeżdża i się robi jakąś pętlę i zawija, więc niestety musimy zapłacić jeszcze 3 dyszki, no ale jakby nie ma innej opcji. Powinny być 2 pasy tutaj, ale są 3 pasy. I tutaj już nasz gościu wyklina, normalnie wiecie, wszystko na żyletki. 2 pasy, jedziemy na 3 auta. Docieramy. Ogólnie wydaje mi się, że jest dużo miejsca w różnych hotelach, bo od razu po przyjeździe wszyscy krzyczą, że apartamenty, że pokoje, a my śpimy w tym, to nazywa się Dubai. Dubai Experience, jakoś tak. My palmy. Mamy dosłownie, zobaczcie, metr od wody. No tego jeszcze nie grali. Jesteśmy w Dubaju. Mocno. Szybkie selfie z moim starym. Dobra, pokażę wam na szybko, gdzie się ulokowaliśmy. Hotel nazywa się ten Dubai. Jak hasło? Hasło Dubai 1105. Tu jest podwójne łóżko. Tu dzisiaj Piotrek śpi. Nie, to jest moje czy twoje? Podwójne? Nie, no ja tu sobie. To ja mam podwójne, to do mnie dzisiaj ktoś przychodzi. Nie no, żartuję oczywiście. Tutaj jest kanapa, jakby ktoś chciał wpaść. Tu mamy telewizor. Taki jest widoczek. Zobaczcie. Zajebiście. I tak jak tu Piotrek mówił, że dobrze gdyby woda miała ciut ładniejszy kolor, no ale jest trochę brudna, no ale takie życie. A my wychodzimy na jakieś żarcie. Hotel ma 29 pięter, jedziemy na 29, bo Darek mówiła, jedziemy na 29. Zobaczcie, nie trzeba drona. Mój leży jest zepsuty, ale się boję takimi windami jeździć. Fajnie to wygląda, nie? Zajebiście, ale się trochę cykam. O, tam też fajny basenik mają. Gdzie? A tam, no. To jest kito. A to hotel in. A, to jest taki, wiecie, żeby sobie przejść naokoło. Pokażę wam, jak to wygląda. Tu jest tylko napisane, żeby przejść się, wiecie. Łapa to ty. Bez. Ty, pana to, morda. Ja wiem, widziałem to. Ja pieprzę. Ja się boję. Ja zasrany jestem jak 150. Idę trzymając się.
Normalnie to wygląda jakby miało pęknąć zaraz. Tu się rusza. Mówiłem, że ten hotel jest jakiś niepewny. Normalnie się boję. Ja pieprzę. 100 kilo. Czy to mi się zarwało? To mnie nie ma. O kurwa, to się faktycznie rusza. Morda, to się rusza. Ja pier... Obiadek. Fasolka, kurczak, kawałek rybki, makaron, ryż, sok, kawka, Piotras, basen, widok. Dzisiaj będziemy mieli taki dzień mocno luźny. Będziemy robić dobre treningi, mówiliśmy, zobaczcie, będziemy robić dobre treningi. Mam tutaj na całą siłownię te. Ale patrz, to ten działa. TRX 1. Ale kwas. Piotrek się gdzieś zawinął zwiedzać, ja dzisiaj mam taki dzień. No, ciekawka. Średni, bo nie ukrywam, że no nie pospałem na dobrą sprawę, bo wstałem, no tak samo jak Piotrek, ale ja mam później problemy, wiecie, ze snem. Piotrek sobie gdzieś tam drzemnął w samolocie, później w autobusie, a ja niekoniecznie, na razie podziwiam to widoczki, będę teraz robił trening. I ja byłem znany dłużej w Kartagenie jak Piotrek i ogólnie mega mi się marzy powrót do Medellin, bo jestem strasznie zakochany, ale znajomki z Polski, których tam właśnie widzieliśmy, pozdrawiam serdecznie, najprawdopodobniej przywiozą mi tą yerbę, ale tak trzeba, chyba wrócę do Medellin i sobie coś wydziaram, bo nie przedobędzie obok tego miasta. Pięknie to jest. A i słuchajcie, nie zdążyłem nagrać. Piękny zachód słońca i na dobrą sprawę obróciłem się. Cyk, cyk i zaszło słońce, więc jest lipa. Chmury, zobaczcie, jakie zwariowane, pewnie zaraz deszcz będzie padał. Ja dzisiaj nie wyszedłem nigdzie z hostelu, nigdzie, nawet nie byłem na basenie. Piotr gdzieś tam się kąpał w basenie. To jest ta plaża, którą pokazywałem wcześniej, ale oczywiście, zobaczcie, to nie koniec. Oczywiście jestem ubrany, zobaczcie, jestem w spodniach, żeby nie było. I po kolacji będziemy wychodzili na miasto, więc się takie trochę jest lekki miszmasz, chaos. Ale będzie materiał jakiś nagrany na pewno. Salto. A to jest widok z dachu. Ciekawe, bo w nocy drona puściło. Zdecydowaliśmy, że idziemy na miasto. Miałem się idzie zamulić, mówię, a posiedzę w hotelu. Coś tam, bo ci ludzie. Ale z pieskiem nie ma zamulania. A Piotrek mówi, dawaj, idziemy. A ja mówię, no dobra, tak idziemy, to idziemy. Tak więc czekamy na taki autobus, powinien teraz podjechać taki busik miejski a la Collectivo. Nie mam pojęcia, ile kosztuje, ale mamy ogólnie jakieś 2,5 km do miasta. Nie jest daleko, ale jesteśmy po kolacji, więc podwiezie nas zapewne jakieś 2 złote. 15 minut, nie pojechał ani jeden autobus w naszą stronę. Wszystkie jechały w przeciwną, były już 3. I na chwilę obecną jest więcej taksówek jak normalnych samochodów. Każdy jeździ, trąbi. Ale my niekoniecznie chcemy tak jechać, więc będziemy jechali normalnym autobusem jak przyjedzie. Tutaj się nie zjeżdża na bok, jak nie wiem, jedzie policja albo karetka. To się jedzie dalej swoje tam 40 na godzinę. No ludzie to idioci tutaj ogólnie, więc trudny temat. No, Kartagena będzie mocna, coś czuję. Dopiero wjechali na dobrą sprawę, a już jest nieźle. Tak więc fajnie. No i doszliśmy do centrum historycznego na piechotę. Już to tylko weszliśmy, już oferowane nosy były. Tam na tym promenadzie stoją dziewczyny, oferowane nosy, oferowane weed, wiadomo, ale nie kupujcie z takich miejsc niezaufanych, bo was mogą bardzo łatwo przerobić. Tutaj oczywiście tury, mówię, gracias jest. No i co, jakaś pierwsza katedra, na dobrą sprawę nawet nie wiem, co to jest, bo nie ukrywam, że nie googlowałem, nie miałem tutaj dzisiaj iść. Piotr mnie wyciągnął, no ale z racji, że jesteśmy, żeby nie wyjść, Clock Tower, moi drodzy, zobaczcie, tak więc już mamy wszystko. Jest trochę turystów, ale słyszałem, że tutaj dopiero w takim sezonie przed tym całym syfem jest mnóstwo zazwyczaj ludzi. Teraz jest okej, nie ma jakiejś tam tragedii, widać, że są ludzie, ale większość turystów to chyba, wydaje mi się, Kolumbijczycy, ale to tylko moje zdanie.
To jest dzielnica hostelowa. Jeżeli byście nocowali w jakimś tanim hostelu, ogólnie Cartagena nie jest najtańsza. Najtańsze hostele są mniej więcej od 7 do 9, 10 dolarów, więc jest trochę drożej niż w Medellin. W Medellin było powiedzmy za 15 dolarów prywatny pokój, czyli wiecie, we dwójkę jak się brało, to było po 7,5, czasami były promocje, nawet płaciliśmy po 5 dolarów i mieliśmy prywatny pokój. Więc jak tu będziecie mieli hostelik jakiś, to mniej więcej w tej części miasta. I tak jak mówię, cenowo mniej więcej plus minus 7-9 dolców. A tam gdzie my jesteśmy ulokowani, to jest no ciut drożej, ale jest koło plaży. I chcieliśmy po prostu spędzić fajnie jakoś Sylwestra. Normalnie jakbym się przeniósł do jakichś starych filmów amerykańskich, zobaczcie. No tego pamiętajcie. Tego nie wolno robić. Dobra, była zrobiona rundka w mieście. Jesteśmy zalokowani 348 tysięcy razy, żeby kupić wiadomo nosy, ziółko, dziewczyny. No w sumie wszystko oferowali. Imprezy tutaj, legalne, nielegalne, piwko, nie piwko. A że wiecie, no to ja niekoniecznie daję klimaty. Piotr też nie daje klimaty. Nie, to nie dla mnie. Ja nie jest na takim. Dokładnie. Nie, fuj. I powoli sobie wracamy, będziemy pewnie jeszcze z jakąś informacją do was tu wracać w drodze powrotnej. Jak robić biznes na grubo, polo pola. Taka mała przestroga dla was. Słuchajcie, niektóre dziewczyny tutaj to chłopaki, także uważajcie. Wracamy na chatę i dopiero teraz jedzie autobus. Ani w jedną, ani w drugą się nie udało go złapać. Ale zrobiliśmy sobie spacer dla zdrowotności. A tam chyba i dalej jest nasz hostel, ten Żagiel. No taki trochę, no można powiedzieć, bardzo, bardzo okrojona wersja tego, co jest w Dubaju. Trochę wygląda, przypomina tym Żaglem to, ale to chyba tylko tyle. No i siemano, wróciliśmy na chatę, dzisiaj będzie pierwsza noc, tutaj miejmy nadzieję, że przyjemna. Łóżko jest zajebiście duże, to jest podwójne w ogóle, zobaczcie, tu mogłyby dwie osoby spać, tam Piotrek. No na sprawę też dwie osoby się mogłyby zmieścić. Tutaj by się, jakby chciał, to by się cztery zmieściły. Tam jest jeszcze jedna osoba na kanapie i w ogóle wchodząc do hotelu nikt nie zwraca uwagi, czy macie jakąś, mamy tu taką wiecie, bransoletkę, ale nikt nawet nie zwraca uwagi. To tyle, dzień fajny tutaj w Kartagenie, małe komplikacje, ten z bagaż Piotrka i tak. No dobra, pora kończyć moi drodzy, dzisiejszy odcinek taki wiecie, chaotyczny lekko, ale fajnie. Ta droga też z Barranquilla do Kartageny fajna taka, mówicie, zajebiście już jest gorąco tutaj, fajnie naprawdę. Temperatura, czuć takie trochę te karaibskie rejony, tak mi się wydaje, chociaż tam jeszcze nie byłem. Mam nadzieję, że będę. Pamiętajcie, będzie subskrybować, to dojadę. Jest gorąco, odpalamy klimę, idziemy spać, idziemy montować materiał. Trzymajcie się, będziemy kilka dni w Kartagenie, później będziemy tu w okolicy. Ja mam jakieś takie, wiecie, mocne plany, zobaczymy co z tego wyjdzie. Do zobaczyska, siemano, na razie. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't.